Dzień dobry, witam serdecznie Was wszystkich. Otóż chciałam Wam powiedzieć, jakim bardzo dobrym sokiem naturalnym, nawet lepiej się po prostu go pije, jak się w sokowniku zrobi, jest sok właśnie z agrestu. Proszę Państwa, tu mamy agrest. On jest już dojrzały. Ja tu tak wezmę. O, on już jest dojrzały. Ma te pestki. I proszę Państwa, taki agrest pod bieżącą wodą tłuczemy. Tak. Tłuczemy pod bieżącą wodą ten agrest. Wcześniej go jeszcze wypłukujemy, ale ja pod bieżącą wodą wypłukałam, każdy tak miałam, żeby nie miał nic w ręce, żeby po prostu nie miał żadnych tych. Po takim po prostu sterylnym wypłukaniu tego wszystkiego odcedzamy i szykujemy do sokownika, przygotujemy sobie, wypaczamy słoiczki nowe z zakrętkami i proszę Państwa, na 2,5 kg agrestu kupujemy kilogram cukru. Dlaczego ja Wam to mówię? Każdy z Was wie, ale tutaj jak tak zrobicie, najlepszym, najskuteczniejszym sokiem na wzrok, żeby lepiej widzieć, żeby się poprawił przeciwjastrze, temu wszystkiemu jest bardzo dobry i bardzo, proszę Państwa, korzystny i skuteczny i zdrowy tylko i wyłącznie syrop z agrestu, zrobiony taki kompot lub syrop. Niektórzy to wrzucają i zalewają wodą, robią kompot, po łyżce cukru dają. Ja to muszę powiedzieć, dlaczego tak uzupełnią do pełna? Dlatego, że proszę Państwa, jeszcze jak są jakieś, o widzicie, takie drobne, takie coś, co po wodzie pływa, to to z tą wodą, jak przechylę, to to samo ucieknie mi po prostu i z tych szypułek i będzie czyściutki agrest do wykonania po prostu soku. Sok wykonujemy w następujący sposób. Jak już mówiłam, kładziemy do sokownika do pewnej ilości, tak 2 kg czy 2,5 i zasypujemy cukrem, pod spodem jest woda i paruje się. Jak już widzimy, że w rurce pokazuje się sok, wypuszczamy. Ale pamiętajmy, że zawsze do każdego zostawiamy garstkę, żeby na końcu rzucić takiego świeżego, jak już przelewamy, żeby pachniało po prostu tym produktem, który mamy. Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj robię przetwory, za chwilę pokażę Wam inne.